Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie dość krótki odcinek, bo też o czym tutaj gadać. Po prostu któryś raz zostałem usunięty z platform internetowych. Jak wiecie, z YouTube'a na YouTubie traciłem konto już 5 razy, na Facebooku raz, na Instagramie raz. No i teraz przyszedł kolejny czas, święta wielkanocne, straciłem konto na Instagramie, które śledziło ponad 20 tysięcy osób, miesięcznie docierało do setek tysięcy osób, więc oczywiście jest mi przykro, no bo to jest kilka lat takiej mojej historii, zdjęć, wszystkich momentów, w których byłem, a także oczywiście dostępu do ludzi, którzy mnie śledzili. No i też bardzo ważne, też utraciłem wszystkie wiadomości, rozpoczęte konwersacje, też tam prowadziłem także życie towarzyskie swoje, o dziwo, no też to wszystko straciłem i zabawne jest to, że nie było żadnego sensownego powodu, po prostu nagle mi się wyświetlił komunikat, że twoje konto zostało zablokowane, to jest takie ładniejsze słowo na skasowane, usunięte i mogłem tylko podać swój numer telefonu, zaznaczyć jakieś takie rzeczy, coś takiego, że nie jestem robotem i tyle. I z Instagramem nie masz żadnej możliwości kontaktu, nic. W żaden sposób nie da się skontaktować, w żaden sposób się nie da odwołać. To jest chyba najgorsza platforma pod tym względem i tutaj YouTube ma naprawdę zaawansowany system odwołań i dbania o twórców. Już raz straciłem konto na Instagramie, także na Facebooku, więc trochę nie wierzę, że ono wróci. Naprawdę, po prostu bardzo, to by był chyba duży sukces, jeśli by się udało. Tym bardziej, że kilka dni minęło już i ja czekałem, zanim nagram ten film, żeby po prostu sprawdzić, jak to wygląda i czy może to była pomyłka i że może po świętach to wróci, no ale nadal tego konta nie ma. Jest mi przykro też dlatego, że to wszystko wydarza się w kwietniu, za chwilę będziemy mieć ustawy konopne, potem będziemy mieć inicjatywę obywatelską i usunięcie tego kanału oczywiście w znaczny sposób ograniczam moje dotarcie i tu nie ma co ukrywać, no po prostu nie będę w stanie na Instagramie tak dobrze komunikować tego, co się będzie działo właśnie obecnie w Sejmie, czy co się będzie działo z inicjatywą obywatelską. No i tutaj nagrywam ten film głównie dlatego, bo nie chcę się żalić, ja już to przeżywałem wielokrotnie, oczywiście jest mi źle, obniżyło to moje morale i tak naprawdę mam poczucie, że trochę bez sensu niektóre rzeczy robię, no bo jestem dobrym człowiekiem, a co chwilę spotykają mnie takie sytuacje z tymi social mediami. No ale pomyślałem, że jeżeli nagram ten film, może w gronie waszym, w tej społeczności i wszystkich osób, znajdą się osoby, które albo znają kogoś w Instagramie, albo wiedzą, gdzie można się skontaktować, albo w jakiś sposób są w stanie w tej sprawie pomóc, więc będę bardzo wam wdzięczny za to, no bo mam nadzieję, że to konto jakimś cudem mogłoby się udać odzyskać, tym bardziej, że na przykład takie Wiem, co ćpiem wróciło na YouTube po roku, więc wiem, że wszystkie rzeczy są możliwe, tylko tutaj jest to po prostu bardzo, bardzo trudna rzecz, dlatego też po prostu założyłem nowe konto na Instagramie, które bardzo, bardzo polecam, żebyście obserwowali i mam nadzieję, że po prostu, nie wiem, w jakiś sposób uda nam się odnaleźć. No i będzie mi bardzo miło, jeśli po publikacji tego filmu zobaczę przynajmniej część dawnych ludzi z Instagrama także na tym koncie i będę bardzo wdzięczny, żebyście to śledzili, no bo jak widzicie, z każdej platformy w każdym momencie mogę zniknąć, więc im więcej mam tych źródeł dotarcia, im śledzicie mnie na fejsie, na YouTubie i na Instagramie, jest większa szansa, że jeżeli dana platforma zostanie skasowana, będę w stanie was o tym poinformować. No i o czym tu więcej gadać? Jeśli macie jakieś pomysły, jak można dostać się do Instagrama i odzyskać to konto, piszcie do mnie na nowym profilu na Instagramie. No i oczywiście śledźcie ten Instagram, piszcie też na maila mstoslav@gmail.com, bo to też zawsze jest jakaś forma komunikacji, która może nie zniknie. No i jakby się zdarzyło tak, że ten konto na Instagramie zostanie przywrócone, no to to, które teraz zaobserwujecie, będzie jakiś zapasowy, na pewno znajdę do tego użytek. No ale jeszcze raz, wiecie co, ja się trochę śmieję już z tego, no bo to jest 8 raz, kiedy mnie to spotyka i nie jest to jakby największa tragedia na świecie, no bo ludzie chorują, ludzie umierają, coś się dzieje, tylko najbardziej mnie denerwuje w tym wszystkim to, że ja wiem, że to jest niezasłużone, że ja nic złego nie zrobiłem, nic takiego się nie stało, a ja nie wiem, czy robot mnie oznaczył, czy ludzie mnie blokowali, czy co tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że to jakiś jest błąd i chyba tu nie ma jakiejś interwencji ludzkiej, po prostu na tym Instagramie jest w chuj kąt i z jakiegoś powodu moje pewnie po prostu słowach typu marihuana zostało oznaczone i skasowane.
No i po prostu to denerwuje, no. I nie miałem jakby przez to jakichś fajnych świąt, bo po prostu no, miałem rozwalony humor. Dlatego też parę dni musiało minąć, żebym był w ogóle gotowy nagrać to. No i w tyle, no. Trzymajcie się mocno. Wkrótce na kwietniu będzie kilka filmów. Wybaczcie, jeśli nie będę jakoś za bardzo aktywny, bo po prostu muszę też w pewien sposób to przeżyć, to co się wydarzyło. Świat idzie dalej, więc... Szkoda mi jest oczywiście tej historii kilku lat i tych wszystkich zdjęć i tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że na nowym profilu po prostu się zobaczymy. Nie ma co tutaj dużo gadać. Jeśli macie jakieś rady, piszcie w komentarzach, piszcie na Insta, piszcie na maila. Dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia. W poniedziałek będzie bardzo ciekawy film z prawnikiem, więc już teraz was bardzo serdecznie na niego zapraszam. Trzymajcie się, cześć.